Siemano, dzisiaj przedstawię wam co jest w stanie zrobić Goku i Vegeta ss 4 po Awakeningu, ponieważ dostali jest to mega mega sprawa, są dużo lepsi. Jak bardzo dzisiaj wam to przedstawię? Zrobię tak. Pokażę jak udało mi się przejść 30 poziom na tym eventiku i też na wstępie pokażę wam coś takiego. Ja sobie dzień wczoraj Zrobiłem takie obliczenia, dawno już tego nie robiłem, jak te posta ile postać powinna zadać obrażeń. No, takie małe to jest. Było to też widoczne na Facebooku, także tu było... Na początku wydawało mi się, kurcze, chyba coś źle obliczam, bo naprawdę wielkie te obrażenia wychodzą, no ale... One są naprawdę wielkie, także jak zobaczycie, co są w stanie te postacie zrobić, to głowa mała. Na początku odpalę, przedstawię Wam, jak przechodziłem ten ESA. Zawsze polecam sobie po prostu kliknąć rank among friends i zobaczyć, jakimi drużynami inni byli w stanie to przejść. Tak to będziecie wiedzieli, co trzeba używać. Generalnie Artificial life Lifeform tutaj jest potrzebna kategoria najlepiej ją używać e, najlepiej też e, Extreme, e, jak widać tutaj, Extreme AGL, Extreme Tech, Super Int, Extreme Int, Extreme AGL, Super AGL, ale generalnie Artificial life Lifeform. Hmm, nie wiem co tu czy naprawdę to jest ciężki jest a tak naprawdę. Jeżeli nie mamy artificial life Form, może być problem. Jak widać tutaj nawet się da jakimś android drużynom zrobić coś takiego, ale może być problem. Nie wiem naprawdę jaką drużynę trzeba by było zło o, tu nawet jakiś zrobił free to play coś takiego e, lider, także coś takiego też jest może możliwe, nie wiem czy to tak legalnie zrobione, ale powiedzmy, że jakaś szansa jest. Dobra. Jak to u mnie wyglądało? Już sobie pay żyjmy. Także, tak jak mówiłem, będą po prostu krótkie akcje z tego EZA. Na, na ostatnich 10 poziomach mamy walkę z dwoma, tam wcześniej były na zmiany, raz ten, raz ten, generalnie jakoś to idzie. No i tutaj ja sobie wybrałem i niebieskie i zielone postacie, ponieważ będę miał zawsze przeważnie gdzie tankować, tak? Są tu postacie, które dosyć tankują, no i, no i jakoś to idzie, tak? Zawsze staram się pokonać jednego, chociaż no fajnie, najlepiej by było atakować zielonymi niebieskiego, a niebieskimi czerwonego, ale lepszą raczej taktyką jest jak najszybsze pokonanie jednego gościa, i, no i właśnie na tym się skupić i w taki sposób można to przejść. Tutaj, no, Android Super 17 dosyć ładnie wytankował to. Tam ma redukcję obrażeń. Jeszcze, jak dostanie kilka hitów, to tym bardziej. Także bardzo fajnie. Tutaj kolejny super atak. Na szczęście niebieskim tankujemy. Także dwa super ataki w turze. Mocno, mocno. Buu tutaj, jako lider Friend brałem, bardzo fajna sprawa. Akurat tutaj nie zrobił super ataku, ale przeważnie był w stanie robić super ataki. Tutaj wybrałem sobie tego Bu po lewej który po prostu ma dużą szansę na uniki. Ja go bardzo lubię, ponieważ on ma uniki, ma stuny na SBR, to jest świetna postać, ale na co dzień na jakieś dokanny eventy, gdzie trzeba obrażeń, to nie jest aż tak fajne, ale tak jak mówię, jego stuny i obrażenia, bardziej uniki niż obrażenia są jak najbardziej ok. ale na 100% no, 14 miliona to też jest dobry wynik. No i zobaczcie, tu leci super atak. A on unik, także bardzo fajnie. Nie wiem, czy tam 30 czy 50% ma ten, na ten unik, ale czasem robi robotę. Ten friend 2000, niech będzie, 2 miliony znaczy się. Zobaczcie, no druga, która dwa super ataki, naprawdę ciężki SB. Tu też postać, której normalnie na co dzień nie polecam robić, ale jak widać, 2,5 miliona umie zrobić. Także KAL też yy, całkiem dobra postać. Tutaj fajnie się ułożyło, bo Android Super 17 to wszystko ładnie wytankuje bez problemu i zobaczcie ile sobie nastakowało i 3,3 miliony, a on też musi otrzymać ataków kilka, żeby sobie nastakować taki damage normalnie aż tyle nie bije. Na co dzień też go nie używam w ogóle tych artificial lifeform na co dzień to nie jest dla mnie za nowoczesna używalna kategoria, tym bardziej po tym jak teraz zobaczcie, praktycznie co rundę jakiś super atak, albo nawet dwa dobra, tu są animacje, to sobie je skipniemy. no i generalnie no to co, już jeden gościu prawie pokonany w zasadzie już pokonany no i z drugim to będzie łatwiutko, bo mamy bardzo dużo HP, tu otrzymywali zobaczcie, 164 tysiące obrażeń przyjęliśmy to jest dużo co prawda atakował, tankowaliśmy niebieskim, atakował nas niebieski no ale daliśmy radę, także no i dalej już w miarę to będzie prosta sprawa, nie da się przeciwnika tutaj zestunować, nie da się wysilować, nie da się mu ataku, defa, nic mu odjąć, także... I też tutaj na jednym etapie, nie na tym co teraz pokazujemy miałem taką akcję, że ten alerka Baby mi się zamienił w Gorylę. To też jest kilka trochę dodatkowych obrażeń, hidden potencjału, za bardzo Wam tych kart nie pokażę, bo się troszeczkę pomyliłem, bo... Jakby, ja tą drużynę później zmieniłem, i w teamach miałem zapisaną inną, to było na początku, jaką używałem. Ja potem zmieniłem. Nie było tu tego Int i AGL, e, tych popraw. w ogóle tylko trzy postacie z tego było jak widzieliście. E, także tutaj ten hidden potencjał, ale generalnie nie mam za wysokiego hidden potencjału na tych postaciach, chyba że mogę po prostu Wam jeszcze pokazać, e, jak tak chcecie. Artifical Life, najgorzej, że. Jak szukam tych kategorii, to nie ma tutaj zakładki search. Jak ja bym chciał widzieć, gdzie te postacie są, to by było bardzo fajna sprawa. Więc ja tutaj sobie używałem tego. Tak jak mówię, ja aż tak go nie polecam, żeby specjalnie wbijać jego hidden potencjał. Ale no, w pewnych sytuacjach ma swoje zastosowanie. Tego też używałem, o, a to nie, to nie, o, nie mam go na 100%, to mi się pomylił. Nie, czekajcie, nie tego używałem, czy tego używałem? Tego, nie, nie mam go na 100% O jajku, szkoda <laughs> Szkoda, chciałbym e, Kto tam jeszcze był? Kto tam jeszcze w tej drużynie był? Jeszcze... Android e, super ja on też robił robotę, dobra Przejdźmy może do troszeczkę ważniejszej rzeczy, czyli co te postacie robiły i co one robią. Także to są wrażenia tego, co robiły przed ESA. Jak Zobaczcie, ja mam linki 1, 2. Także nie grałem nimi za dużo, nie linkowałem ich za bardzo. Tu jest no, dosyć dużo, jeden potencjał 100, już tam troszeczkę powbijane. I Zobaczymy, co oni wcześniej byli w stanie zrobić i co teraz są. To jest to, co właśnie wcześniej wyglądali, ten ma troszeczkę orbów, ma jakiś tam hidden potencjał, także to też są jakieś dodatkowe obrażenia, bo on jest w Shadow Dragon Saga kategorii, SSJ4 Vegeta, a Goku nie, więc no, troszeczkę szkoda. No i dobra, co oni są w stanie zrobić? Przede wszystkim Goku, tu nie pokazałem tego, ale miał mniej defensywy, widzimy jakie obrażenia przyjmuje. Teraz poza dobra, 2,4 miliony, ładne obrażenia, a Vegeta 1.8. Dobra, czyli to co było kiedyś. Teraz musimy zobaczyć to co. A dla porównania teraz lrki, co prawda no tu są linki troszeczkę wyżej hidden potencjał, już widzicie jest nie taki sam, no tu jest 90 tam jest free to play, także troszeczkę porównanie jest, że trochę jest to jak one są porozwijane te postacie. Zobaczcie, on jest sprzedał Dragon Saga, Goku SSJ4 STR nie jest, także nie wszystkie kategorie oni mają identyczne. I to jest rzecz, która jest mega ważna, ale o tym troszeczkę później jeszcze powiem. Zobaczcie, jedziemy na full orbach, zarówno na jednej, jak i na drugiej postaci. Vegeta, od razu zobaczycie, jego obrażenia nie będą wysokie, ponieważ on z każdą kolejnym super atakiem, każdym kolejnym turą, będzie zadawał więcej aż do 80% obrażeń ale pokazałem tylko pierwszy żeby tak mniej więcej jak to wygląda czyli tak Goku jest w stanie zrobić 46 miliona na full hidden potencjał full orbach i w tych linkach tak w takich linkach a Vegeta 2 i 4 Dobra to już jedną sprawę mamy w miarę załatwioną Mam nadzieję że tu się nie popsuło nic jak tak klikam Dobra, e, linki, zobaczcie, to już jest po Xtreme Z -keningu, linki 1.1, wszystkie ciutkie praktycznie odpalone poza KMH, jeżeli bym zmienił e, Goku, dał na środek, byłby z Goku drugim zlinkowany, KMH byłby odpalony, a, a chciałem, żeby miały identyczne ustawienie jak tam ci. Czyli tak, super atak 15, nowy pasywka, 150 plus 40% ataku. W ogóle te 40% ataku dodatkowe na super ataku to się oddzielnie liczy, i to takie obrażenia wychodzą, nawet jakby on nie. Dlatego na tym poście co pokazywałem wczoraj, samo dodanie 40% dodatkowych obrażeń na super ataku by mu bardzo dużo dodało obrażeń. A co dopiero teraz? Zobaczcie, 5,2 miliony. Przebił LRK. Co prawda tamta ta nie była na 100%, ale miał wyższe linki. u mnie miała wyższe linki. Ma. O mam nadzieję, że tu się nic nie popsuło. Ma. No, no jest po prostu lepsze predyspozycje linkowe, ale ten ogólnie. Dobra, Vegeta. Bo tam nawet nie zdążył nic zrobić. Czyli linki takie, takie. To samo co miał wcześniej. zobaczymy, co jest teraz w stanie zrobić. Vegeta 4,2 miliony. 4, 2 miliony. Jeszcze oni mają tam około 100 tysięcy defensywy, i w ogóle to jest kosmos, co oni teraz robią. Także zobaczcie, ponad 100 tysięcy defensywy. Nie mają redukcji obrażeń, ale ta defensywa jest mega duża. Mają 30% szans na skontrowanie super ataku. Jak widać, tu się nie udało. Ale mają alerki, również mają 30%. To nie jest tak, że oni mają mniej niż alerki. Mają tyle samo. A to jest Vegeta drugi superatak, czyli on był już troszeczkę wyższy niż ten pierwszy, ponieważ wegeta z każdym kolejnym superatakiem będzie dodawał sobie obrażeń. Także to jest mega sprawa. No i głównie, czy teraz zastąpi nam koku jeden drugiego? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że niedługo rocznica, nawet już tam ktoś mi pisał w komentarzu, że przed rocznicą będzie taka zmiana że będziemy mieli e, już możliwość używania postaci z tą samą nazwą w jednej drużynie, czyli nasza LRK, LR Goku SS4, będziemy mogli używać razem z tym SS4 Goku, co teraz nie możemy, ale za jakiś czas to będzie możliwe. Więc na ten moment ja gdzie mogę Podmieniam lr na tego A jak będzie można używać ich razem To na pewno będę używał ich razem w drużynie I GT Heroes To w ogóle teraz będzie miazga Jak tylko będzie można ich razem używać I tak Goku Jeżeli chodzi o Goku jest delikatna różnica Która różni go od lr -ki. Przede wszystkim lr To jest lider Goku familii HP A tak 170% Także jeżeli chodzi o Goku Family, dalej będziemy używać LR-ki, która jest świetna. Naprawdę. Także on nadal pozostanie w Goku Family jako lider. Można też robić KMH. W ogóle jeżeli zrobicie KMH albo nawet jeżeli dacie go na lidera. Zobaczcie, on daje Super AGL typ 120%. Więc jak wam brakuje postaci, pamiętajcie, że możecie dać Super AGL. I kto jest Super AGL? SSJ4 Vegeta, który teraz niszczy. Więc można go używać jako postać po prostu jako jego drugi leader skill używać w teamach. E, jaka jest jeszcze różnica? Czyli SSJ4 Goku. E, raczej Jelera ma mniej defa na początku, później może sobie troszeczkę więcej nastakuje, tego nie jestem pewny. Chociaż, e, chociaż ten też sobie stakuje 30%. Także z defem to nie jestem pewny, kto więcej wykręci defensywy, jeżeli chodzi o łapanie Kino, niektórzy mówią, że LR-ka łatwo łapie kino, no ale zrobić super atak na SSJ4 gogu to nie jest też problem na, w GT teamie, także no cóż bardzo podobne postacie, ogólnie ta, i ta jest świetna w zależności od jakiego macie hidden potencjał jeszcze jedna sprawa, lr będzie w nie jest w kategorii mira close, awakening, czy jakkolwiek się to czyta która będzie od Goku UI na rocznicę a STR jest, ale LR jest w kategorii Shadow Dragon Saga a STR nie jest, także to są takie delikatne różnice czyli nie we wszystkich kategoriach są identycznych i po prostu cóż co tu dużo mówić wow postać, Tyle, tyle mam do powiedzenia, także bardzo fajnie, że jest użyteczny Goku. 1-2. Na ten moment, obrażeniami, zwykły STR przebija alerkę Vegeta to samo, ponieważ ma od razu dużo defensywy, ataku. Jest super sprawa, ale nie ma co skreślać tych lerek. Bo tak jak mówię, jako liderzy w swoich kategoriach i ogólnie na użytek, jak najbardziej nadal są potrzebni w grze. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.